Ryga pod kolonizację. To nas dzisiaj czeka w dzisiejszym odcinku. Chociaż było więcej wojen niż kolonizacji. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Nabiliście 1500 łapeczek, a nawet i więcej, za co wam serdecznie dziękuję. Szykuje się mega interesująca kampania, której utworzę Kurlandię lub Inflanty, lub pozostanę Rygą. Kurlandzkie idee narodowe nie są za dobre. Lekkie bonusy do handlu, lekkie do militarnych rzeczy i bardzo niewiele do kolonizacji. Inflanckie idee natomiast wydają mi się bardzo mocne i ciekawe pod grę kolonialną. Duże bonusy do handlu, kolonizacji, jak i naszej armii. Idee Rygi, jeżeli im się właściwie przyjrzeć, no to w zasadzie też wzmacniają troszeczkę naszą armię, bardzo mocno handel, co jest najważniejsze, a z bonusów kolonialnych tak naprawdę już nie muszę korzystać na tym poziomie technologicznym. Ale poza tym, jako Ryga pozostajemy teokracją, która obecnie wydaje mi się mega mocna pod kolonizację, znacznie lepsza niż monarchia, na którą musielibyśmy przejść w momencie utworzenia Inflantów lub Kurlandii. Tak czy siak, zaraz zmienię też moją religię na protestantyzm, a on najfajniejsze bonusy do kolonizacji, no i jest wymagany do utworzenia Inflantów oraz Kurlandii. Kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że po integracji Livonian Orderu będę troszeczkę za duży. Będę musiał wypuścić Estonię i oddać jej niepotrzebne prowincje. Bałem się, że stracimy bonus. Na szczęście tak nie jest, on znika tylko tymczasowo, wyszarza się, ale po ponownej redukcji naszej ilości prowincji w Europie znowu będzie działał. Więc przestajemy być błogosławioną plutokracją, zmieniamy naszą religię na protestantyzm. Protestantyzm ogólnie wydaje mi się znacznie lepszy pod kolonizację, za chwilę zobaczycie dlaczego. Reformacja uderzyła w nasz kraj, zdecydowaliśmy się odwrócić od tego skorumpowanego i chciwego kościoła katolickiego. Jednak nawet w takim stanie gorliwości jak nasz, musimy przyznać, że możemy czerpać korzyści z pieniężnych odpustów. Doradcy biskupa zasugerowali, że musimy utrzymać nasze skupienie się na handlu, ale nie dla własnej personalności, korzyści, tylko i wyłącznie dla dobra reformacji. Więc w sumie wszystko pozostaje po staremu i zmieniamy się na teokrację plutokratyczną protestancką. Nasza forma rządów się zmieniła, dostaliśmy bonus do developmentu, dodatkowego doradcę, zmniejszył nam się Governing Capacity Modifier, co jest akurat dość słabe, ale za to łatwiej możemy zmieniać komuś religię przez wojnę. Pozostałe zmiany chyba są bez zmian, jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało. No naszą Rygę bardzo szybko nawrócimy, co jest dziwne, bo nie ma centrów trzech. Oh my god, nie spojrzałem na Anglię, dobra, czyli były trzy centra, trudno, ale nasz stan się zmienił na pastorów, niesamowite. I my mamy taką fajną misję expans, co zmieni nam działania tej misji Expansionist za Lottery. O, dokładnie tutaj to musimy zrobić, Complete the Reformation, czyli musimy teraz toczyć wojny w chrę, żeby jak najbardziej rozprzestrzenić naszą wiarę, co myślę, że też będę robił. Bo i tak, zanim pójdziemy w kolonizację, potrzebujemy 10 oraz 14 technologii. I teraz dostajemy unikalne Cassius Belli, który, powiem wam szczerze, przypomina troszeczkę imperializm Cassius Belli, tylko że te 150 lat wcześniej, no i działa to tylko i wyłącznie na heretyków. Co nie zmienia faktu, że wykorzystajmy nasze znajomości z papieżem i wypowiedzmy wojnę, żartowałem, bo potrzebujemy przed wojną zdaniem zbudować znacznie potężniejszą flotę. W sumie to możliwe, że wymuszę stworzenie Prus na zakonie krzyżackim, co nie byłoby głupie. Ciężki okręt buduje 146 dni, a zobaczcie, wszędzie dookoła 903. To jest przewaga naszego portu. Tak, tylko jak zwykle nie sprawdziłem, czy nie będę ich musiał ulepszać. Nie mieli jakoś wzmocnić tego protestantyzmu? Oprócz paru nowych rzeczy to tak nie widzę, żeby go bardzo wzmocnili. No nic, bierzemy dyscyplinkę. Nie mogę uwierzyć, że cały czas zapominam o Strong Duchess. No przecież to dla mnie to jest must have. Pierwszą wojnę lecimy ze Szwecją oraz Moskwą. Odbicie naszych terytoriów dla Nowogrodu. No, nasza potężna flota 22 ciężkich okrętów wypłynęła na Bałtyk. Nie wiem, czy jest tutaj jakaś silniejsza flota. Może duńska będzie. Armia niech na razie mi się tu organizuje. O, czekajcie, tu są Rosjanie. Lecimy! Przybyliśmy! Nie mam morali, bo nie odnawiłem. Oh, we are blessed. Pobłogosławieni jesteśmy. Super. Ej, nie mówcie, że becki dostałem za morale, bo nie odnowiłem. O, debil! Jeszcze generał mi umarł. To jest aż przykry widok, co ja tu zaraz zrobię szwedzkiej flocie. Ale ich po prostu rozstrzeliwujemy. Naprawdę, to jest rozstrzelanie floty. Trochę mnie wkurza to, że przez to, że mam tak mało developmentu, bo mam tylko 69, to mogę takie małe kompanie rekrutować. To jest... Och!
Szósta reforma jest chyba najbardziej dla nas bezużyteczna, bo możemy albo pójść w tolerancję, po co, skoro mamy stuprocentową religijność, spójność religijną, ewentualnie się zmienić w plutokrację, znaczy zmienić się w republikę oraz monarchię. W zalecce większy absolutyzm przyda nam się za 100 lat. Niestety, żeby dostać lepszych najemników, większe ich ilości, to potrzebowalibyśmy 150 deva. Od Szwedów biorę Sztokholm, zaraz zobaczycie po co. Wprowadzam kolonializm za 5,20. 5,20, naprawdę. XD, Polska nie jest dla mnie godnym rywalem. Prowincję w Sztokholmie nawracam na prawosławie. XD, protestantyzm. Terytoria dla Nowogrodu odzyskane. Chociaż coś ich tu za mało. Zmieńmy wiarę zakonowi krzyżackiemu, co prawda troszeczkę się wkurzy, ale myślę, że sobie z tym poradzę. I teraz chcę tu stworzyć miasto handlowe. No tak, mogę się nazywać ta Republika Sztokholm. Czy są tu jakieś pieniążki? Powiedzieć, że to dam jako symbol pieniędzy, to trochę źle, nie? No dobra, takie coś damy. Zostawimy symbol, który był. No i super, miasto jest w naszej lidze handlowej, co powoduje, że przesyła nam handel. Ja to myślę, że embargo nada nie jak najbardziej na propsie. Ale jak to ma wsparcie cesarza? Nie! Czy to zniszczy moją ligę handlową? Chyba nie. Ale bym się wkurzył. No i stał się czas wyboru idei. Tak jak mówiłem, lećmy w eksploracyjne i w kolonializm. Jak najszybciej. Oczywiście wybierzmy sobie tańszy bonus do wprowadzenia idei. Mamy eksploratora i możemy, wow, nawet dopłynąć do Karaibów. Lecimy. To teraz szybka wojna z Danią, ale moim prawdziwym celem jest ta prowincja. Chcę ją. Chociaż może nie, bo w sumie daje mi tylko 10% produkcji. Więcej od Duńczyka. Jedna prowincja i agresywna ekspansja wystrzela w kosmos. Trudno, nie będziemy jej brali. Bum, 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 bum. Duńczycy dostają w pierdule. Lecimy dalej. Nie, nie mówcie, że oni tu byli. A dobra, nie. To tylko bunty jakieś. Oje. A to pijmy flotę! I oddani bierzemy następujące prowincje. Jedną sobie zostawimy, Sealand mianowicie, z pozostałych wypuścimy miasta oraz Norwegię. Tylko jedno miasto handlowe na region? Słabo. No nic to, przynajmniej będę miał Norwegów i oczywiście damy im od razu tą prowincję, żebym nie przeskoczył limitem. I mogę? Czemu? No to nie wierzę, że to robię, ale zwracam tą prowincję komuś tam. Wolę bardzo, ale to bardzo na to wszystko uważać. Dobra, na pewno ją nawracamy. Wow, to może najpierw pokorujemy ją jednak. Szybka wojenka, żeby ponawracać trochę tych księstw Holy Roman Empire. Tak jakieś łatwiejsze cele będę wybierał. Ale co ja z tego będę miał? Za co, że nie spaliłem te kościoły? Tak w sumie chyba nic. Według mnie to przynajmniej Power Projection powinien dostawać. No ale okej, pierwszy kraj za nami. Czas w jeszcze jeden nawrócić. Czekaj, ja im niszczę budynki tym? Zobaczymy to. Nie, miałem zniszczyć im katedry, świątynie i tak dalej. Nie działa. Dobra, no Sealand okorowany, nawrócony, to teraz możemy go troszeczkę porozwijać i zobaczcie, dostajemy przez rozwój prowincji local development minus 25%, co powoduje, że ja mogę się tutaj troszeczkę pobawić tym rozwojem. I sobie zrobiłem z niego prowincję 40 developmentu, bo czemużby nie? Czyżbym widział prawidłową rzecz, tak? Prusy, proszę państwa, mamy to! Przepotężny kraj militarny, przynajmniej taką mam nadzieję, że jest przepotężny, prawda? No dobra, ma defensywne i szpiegowskie, może być. Dobra, część krajów nawróconych, co daje mi propagowanie religii? Okej, czy ja właśnie mogę nawracać całą Lubekę na sunizm? Niech będzie. To działa, proszę państwa. Spaliłem Lubece kościoły, zabrałem im pieniądze, wyzwoliłem terytorium. I wiecie, co jest najlepsze? Oni mnie kochają teraz. Ja już tej gry czasem nie rozumiem, no. Rozbudujmy też port handlowy w Lubece i chyba tu przyniosę już moje centrum handlu. Raczej powinniśmy robić niezłe procenty. XD, ja naprawdę mogę zaatakować dowolny kraj na świecie. Wojna z Wielką Brytanią, Hiszpanią, Rio de Plata i Portugalią. No co złego może się stać? I wy mówicie, że lepiej jest, jak nie ingeruję w działania Holy Roman Empire. Czy gdziekolwiek indziej na świecie. No zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Co to za wojny są? Let's celebrate! Rozwinąłem monument w Sealandzie. Zawsze jakiś bonus. I w teorii mogę już kolonizować, ale powiem wam szczerze, że to jest jakaś masakra, jak tutaj się nam prezentuje. Znaleźć jakieś miejsce do kolonizacji, to jest wszystko pozajmowane. Halo, tak. Nawracanie idzie nam całkiem powoli, że tak powiem. Tak muszę wyszukiwać te kraje i powoli wypowiadać im wojnę. A to nie jest łatwe. Ruszmy naszą teraz flotę ku wybrzeżom duńskim. Zobaczymy, jak tutaj nam wyjdzie. Czy dojdzie do jakiejś bitwy, czy ktoś tam się przeciwstawi. Chyba nie. I zobaczmy, jak tu pięknie to
zapiby naszych przeciwników. Ej, a gdzie ten bonus za walkę? A, to nie ma mojego wybrzeża. Jeszcze admirała mi zatopiło, no nie. Ale i tak wygraliśmy. Czekajcie, Osłan ma 837. Jest 1200 dewa. I on uważa mnie za swojego rywala? Okej. No i pięknie. Ziemie norweskie wyzwolone. Łatwa wojenka. Kiedyś spróbujmy jeszcze czegoś. Dodatkowo jeszcze Norwegii zmieniłem wiarę. Więc teraz będziemy mogli, nie wiem, odpalić obrońcę wiary i bardzo powoli nawracać ją na jedyny słuszny protestantyzm. I myślę, że też zacznę przygotowywać się do integrowania Liwonii, żeby zobaczyć, co się stanie, jak utworzę Liwonię. Tak, Inflanty integruję, żeby utworzyć Inflanty. Dobra, kolejne natarcie na Moskali, żeby zerwać kolejne terytoria dla Nowogrodu. I będę chciał tutaj budować nasz handel za chwilę. Zbliżamy się do 1550 roku, a chyba coś koło tego się odpala bonus do produkcji skór, jeżeli dobrze pamiętam. Ewentualnie to był 1650. No nieważne, no nasza ryga rządzi coraz większą ilością prowincji. To jest niesamowite, że mam dwie prowincje i jestem w stanie utrzymać takich wasali. To jest mega dziwne. Zacząłem już też kolonizować, robi nam się powoli kolonia tutaj, ale ostatecznie będę chciał się wbijać w Karaiby i w Meksyk. Czekają nas takie wojny za jakiś czas. Myślę, że zrobimy sobie taki szlak przesyłowy przez Morze Północne do Lubeki. Będę się chciał tutaj skonsolidować tą moją władzę w Lubece. Chociaż nie potrafię wyjść poza 30%. Nie wiem czemu te kraje, które tutaj są i mimo iż wymuszam im przesyłanie handlu, są w mojej lidze handlowej, no to jednak nie przesyłają mi handlu. To jest dziwne. No i pięknie. Bardzo dużo terytoriów odzyskujemy. Nowogród powinien jeszcze bardziej tutaj zwiększyć swoją siłę handlową. Jeszcze więcej na Bałtyk powinno nam pieniążków lecieć. Osmana robię moim rywalem. Niesamowite. Tia, Livonian Order zjedzony. I teraz zobaczmy, czy słusznie to zrobiłem. Nasza forma rządów zmienia się w monarchię. To ja nie wiem, czy ja to chcę. Ale zobaczcie, jakie misje nam się tu odpalają. Ile tego tutaj jest. No ale niestety tracimy nasz przekoksany government, który mieliśmy i dzięki któremu mogliśmy podbijać wszystko na całym świecie, a idee również nam się zmieniły i one są dużo lepsze jednak od idei Rygi, czy też Kurlandii. No zobaczcie, 15 punktów ICA, moralki, development, trade power abroad, stabilność, zasięg kolonialny 25 punktów, tolerancja, no to akurat nas nie obchodzi, goods production i dyscyplinka, więc dużo lepsze idee, mamy nowy drzewko misji do wykonania i Liwonia całkiem ładnie się nam też prezentuje, więc nie, przerywam anektowanie. Nie zjadam Liwonii. A to, co teraz chcę zrobić, to zaatakować Portugalię i brać u nich jak najwięcej terytoriów, które możemy. Dlatego mi zależy na tym Cassius Belli, żeby zostało. Nie atakuję kolonii, ale Portugalię. Naszym celem realnym będzie oczywiście kolonia. Haha, nasza flota spotkała się z portugalską flotą i doszło do bitwy, którą bez problemu wygraliśmy. Bo wiecie czemu? Bo mam więcej okrętów ciężkich niż kraje kolonialne. Przecież to jest jakiś XD. Dopadłem hiszpańską flotę i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Mam no niby gorszą moją, ale jednak przewaga robi swoje. Jeden okręt im zatopiłem. Wspaniała wygrana. Ej, bo ja w sumie mogę mieć prowincji więcej, ale w Afryce. Trzeba tutaj móc też kolonizować. I mam zasięg. Lecimy. Tylko czekajcie, Afryka dokąd przebija? Sewilla, Angliszczanie, Bordeluxkar. O, na Karaiby. Czyli przez Karaiby będę w stanie puszczać przez północ i tutaj w górę do North Sea i do Lubeki. Bo z North Sea można do Lubeki przesyłać. Kolejna reforma, muszę przyznać, że ta jest niesamowicie ciekawa. Global traffic oraz zwiększony income z naszych flot oraz zwiększamy produkcję naszym koloniom. Fajna ta portugalska armia, taka nie za mocna, lecimy za nimi. O, i nie ma portugalskiej armii. Dobra, od Portugalii na razie wezmę tylko 5 prowincji na Karaibach, żeby nam się utworzyła kolonia. Wezmę też tutaj przyczółek w Afryce, żeby nas agresywna ekspansja nie zaorała. I chwilowo przekroczyłem 150 developmentów, naprawdę chwilowo. I daje mi to wojnę religijną w kraju, ups, nieważne. Zaraz i tak powstaje nam tą kolonia, nieważne. I dorekrutujemy ile się da najemników, żeby móc z nich w przyszłości korzystać. Stać nas na to, jesteśmy mega bogatym krajem. Czas rozpocząć naszą inwazję na nowy świat. Chociaż tutaj już nam się Francja też wbija. Więc siłą rzeczy czeka nas i tak tutaj kilka wojen kolonialnych, ups. No i zakładamy nasz Riga Hell. Wiecie, że co jest tak fajnie i przyjemnie wyjechać na wakacje. Więc mamy naszą kolonię pierwszą. I to powinno nam dać teraz Cassius Belli kolonializm. Zarówno na Portugalię,
albo i nie, będzie wesoło. I kolejny przyczółek ustanowiony naszych kolonii, co i moglibyśmy teraz toczyć wojny kolonialne na przykład z Wielką Brytanią, co w sumie nie byłoby głupie. Mają dużo prowincji, a to niech najpierw mi się kolonia utworzy. I mamy też kolonię Nową Rygę, co prawda brzydką jak nie noc, ale może w przyszłości będzie ładniejsze. Jakim cudem to się tak wolno wprowadza w prowincji, która ma 78 punktów deva? Ja nie wiem. Przenieśmy wreszcie nasz handel do Lubeki, a w zasadzie to handel, nie stolicę. Stolicę przyniosłem, Boże! I pozmieniajmy już teraz ten handel, wszędzie pozmieniajmy. I zarabiam mniej. Okej. Okay. I ten widok starcia dwóch armii, pruska kontra szwedzka, która wygra? No chyba moja, bo jeszcze przyszło wojsko z kolonii. Niesamowite, że bot przewozi tę armię. No i dostali stack wipe'a. Norwegia nam troszeczkę urosła, ale sobie zostawiłem dalej Skogen. I lecimy wojnę kolonialną z dużą ilością krajów, ale może sobie nad poradzimy. No, nie ukrywam, na koloniach mam pewien problem, bo o, gdzieś dostałem wpiernicz. Ła, stack wipe będę dostanę. Ej, to jednak oni mieli armię. Ups! Dlatego nie lubię tak wielu rzeczach naraz atakować, to zawsze gdzieś coś zgubię. No dobra, ale zajmijmy się może najpierw koloniami, a potem wyjmę wielką betonię z tej wojny. Ale tutaj na szczęście armia pruska i wojska pilnuje moich ziem. W sumie nieźle sobie poradzili, dalej Skogen. Okorowany, ale czemu tu jest taka duża autonomia? Dobra, i kończymy tą wojnę. To było mnóstwo desantów, mnóstwo zajmowania, ale mamy całe Karaiby, tutaj inne również osiedla. Zabieram też miejsce na zrobienie w Rio de Parta kolonii. Nie biorę całej z tego powodu, że skończyłoby się to piękną koalicją, ale zadowala mnie ta wojna. A teraz muszę wykombinować, jak zaatakować Hiszpanię tak, żeby Austria była po mojej stronie. O nie, wojna w chrę. No ja poczekam z dołączeniem się, bo toczę obecnie wojnę z Hiszpanią, a będziemy brali Meksyk dla siebie. Praktycznie raczej cały mi się uda, przynajmniej takową mam nadzieję. No tutaj robię desant do kolonii i zdecydowanie wygrywam z moim przeciwnikiem, co jest super. Przerzucę najemne całe wojsko i myślę, że to wystarczy na całą kolonię, żeby je zdobyć. O, hiszpańska armada, czyżby szła na dno właśnie? Oby tak, chociaż moje okręty mogą być uszkodzone, ale no tak, trzeba je naprawić. Zanim wyruszymy w drogę powrotną, będziemy je naprawiali. Piracka Republika! Chcemy nią grać? Żartuję, nie będziemy nią grali, ale trzeba będzie ich powiesić za to wszystkich piratów. Hiszpanie mają chyba w tej erze jakieś bonusy, ale nie stwierdzono ich obecności. A, to ja potrzebuję kolonii w regionie, żeby móc ją przejąć dla siebie. Ups. Więc potrzebujemy niestety najpierw zabrać 5 prowincji i dopiero potem będziemy tutaj działali w jakiejś większej ilości. Więc na razie zakończyłem wojnę tak, żeby w każdym z regionów, które tutaj są, pozakładać nasze kolonie i przechwycić je w kolejnych wojnach z Hiszpanią. A teraz może dołączymy do Ligi Protestanckiej, bo czas chyba obalić to protestanckie, znaczy katolickie imperium. I teraz jak patrzę, to bardzo by mi się przydała Alhambra, ale to będzie chyba czwarta prowincja w ramach właśnie Europy. Co prawda nie powiedziałbym, że jakieś kokosy zarabiam jako ta moja Ryga, ale patrząc na to, że naprawdę mam tylko 3 prowincje. Rygę, Sjeland oraz Daleskogen. I Daleskogen jeszcze nie ulepszyłem, bo jest tutaj tak dużo autonomii, że mi się to po prostu za bardzo nie opłaca. Co jest mija fakt, że mi się świetnie gra tą Rygą. To jest taka inna kampania od wszystkich innych. Jedna prowincja, a rządzi naprawdę sporym kawałkiem Europy. Nasi wasale są no w miarę lojalni. Norwegia jest najmniej lojalna, ale tutaj chyba miałem coś robić, tak, poulepszać te centra handlowe, żeby mieć jeszcze większy handel, bo Norwegia i tak nam przysyła. Ona ma przecież swoich handlarzy, więc spokojnie możemy tutaj się tak pobawić, żeby to wszystko poulepszać przynajmniej do 10 poziomu w większości wypadków i znowu nam to zwiększy siłę handlu w tym regionie. A Lubeka? Czyje to jest? Lubeka norweska, centrum pierwszego, ale pieniądze mi się skończyły. To będziemy też ulepszali do trzeciego. Jeszcze muszę wykombinować, jak potem zdobyć Florydę od Francji, francuską Kanadę, bo stąd handel ucieka. Bo niestety chyba z Cheese Speaker mogę do Gulf przesłać. Gulf jest... To jest to? North Sea Charter? Nie. North Sea Charter skąd dostaje? White Sea, Gulf of... Czekaj. Ja stąd też przesyłam? Okej. Okay. No oczywiście, no taką ścieżkę muszę robić. Muszę też zdobyć Florydę. No to mój sojusz z Francją pójdzie za jakiś czas do piachu. Ale to najpierw przyjmiemy kolonie hiszpańskie. Wojna religijna, proszę państwa. Wojna religijna. Oh my god. I w sumie ta wojna będzie duża. Ale jak chcecie zobaczyć tą wojnę oraz dalsze kolonizowanie Rygą, to wiecie co robić. Tymczasem polecam wam zobaczyć ten odcinek z Zakonu Krzyżackiego, gdzie ruszamy w stepy jako teokracja, która tak naprawdę jest hordą.